Dzień dobry, Anna Niczyperowicz. Witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest dzisiaj pani Hanna Bednarek-Kolasińska, rzecznik prasowy Fundacji GIM. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Pięknie dziękuję za zaproszenie. Porozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób autyzm jest postrzegany w Polsce. Autyści w jaki sposób są odbierani, rozumieni, rozpoznawani przez Polaków. Co prawda Światowy Dzień Autyzmu już tydzień temu minął, ale jednak cały kwiecień jest takim miesiącem świadomości, wiedzy o autyzmie i korzystając z tej okazji chciałabym przywołać raport, który pod tytułem Społeczny obraz autyzmu, który został zrealizowany przez Fundację CEBOS dla Fundacji GIM. Dla porównania tego, co się przez ostatnie 4 lata zmieniło. Właśnie 4 lata to jest dosyć dużo i w tym raporcie widać, że ta wiedza się diametralnie zmienia. Czy już wiemy o autyzmie więcej? Czy już go umiemy rozpoznać? Raport jest świeżutki, bo zrobiony w styczniu. Kierowaliśmy się kampanią Polska na niebiesko, właśnie tym, co pani redaktor powiedziała, czyli 2 kwietnia i kwietniem jako miesiącem wiedzy o autyzmie, czy budowaniem świadomości autyzmu. Z raportu widzimy, że w 2021 roku 96% badanych, czyli naszych respondentów, deklaruje znajomość pojęcia autyzm. To jest 13 punktów procentowych więcej niż w 2017 roku, kiedy ostatni raz robiliśmy to badanie. Widzimy też, że 59% respondentów mówi nam, że te osoby z autyzmem są bardziej widoczne. O tej widoczności pewnie jeszcze będę miała okazję powiedzieć. Natomiast cały czas jednak, pomimo tego, że ludzie wiedzą, czym jest autyzm w większym bądź mniejszym zakresie, nadal funkcjonują mity. Nadal funkcjonują... Przeglądając cechy, które wymieniają respondenci, to można mieć takie wrażenie, że w ogóle wreszcie zaistniała jakaś świadomość, że autyzm jest. Natomiast jeszcze troszeczkę to podejście jest takie bajkowe i dosyć mgliste. Przypisywane cechy są takie niekoniecznie prawdziwe. Nas bardzo zaniepokoiło, bo wzrost respondentów, którzy deklarują właśnie tą znajomość tych mitów, jest znaczący. I takim jednym z tych mitów jest to, że respondenci twierdzą, że osoby z autyzmem, że wszystkie osoby z autyzmem mają takie wybitne zdolności. Mówię tutaj, patrz, a Einstein, czy Messi, czy Mozart, i deklaruje to 63% respondentów, gdzie w ubiegłym badaniu było ich znacznie mniej. A przecież osoby z autyzmem to są tacy sami ludzie jak wszyscy. No i tak jak wszyscy, jak wśród wszystkich, zdarzają się też oczywiście i w środowisku osób z autyzmem takie osoby, które mają wybitne uzdolnienia. No ale to nie jest charakterystyczne dla całej grupy. Kolejnym takim mitem jest na przykład, że wszystkie osoby z autyzmem mają problemy z rozpoznawaniem emocji. Deklaruje to 86% respondentów. To jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że osoby z autyzmem uczą się rozpoznawać emocje, czyli wcześniej postawiona diagnoza oraz dobrze dobrana indywidualna terapia pozwala na to, żeby osoby z autyzmem rozpoznawały emocje, nauczyły się tego. Kolejny taki mit to na przykład ograniczone obszary zainteresowań, i deklaruje je 78% respondentów. To jest bardzo duża grupa. A przecież osoby w spektrum mogą mieć wiele zainteresowań i takim zainteresowaniom poświęcać uwagę. Ale jednocześnie widzimy, że są też inne rzeczy, które znowu wykluczają te mity, czyli jest takie bardzo duże zróżnicowanie tych informacji. Na przykład, że osoby w spektrum mogą zawierać przyjaźnie, i to deklaruje 68% respondentów. To jest bardzo często wskazywana odpowiedź, która się pojawia pomimo tych wcześniejszych stereotypów. Albo na przykład taki mit, że osoby w spektrum autyzmu mogą żyć samodzielnie, i to deklaruje 53% respondentów.
Wrócę tutaj do tego, że wcześniej rozpoczęta terapia zwiększa świadomość i akceptację autyzmu w społeczeństwie i tę możliwość. Albo na przykład taki mit w kontrze do przedstawionych wcześniej, że osoby w spektrum autyzmu mogą pracować zawodowo i to deklaruje 62% respondentów. Także no, mamy te złe mity, które musimy obalać i wykorzystamy do tego oczywiście ten miesiąc świadomości, miesiąc budowania wiedzy na temat autyzmu. No ale w kontrze są też te, które przedstawiłam przed chwilką, które pokazują, że jednak ta wiedza nie jest ugruntowana i trzeba ją stale budować. Jednocześnie wynika z tego badania, że Polacy widzą wśród nas, w społeczeństwie ludzi ze spektrum autyzmu, którzy radzą sobie i w życiu i zawodowym, i rodzinnym, i w ogóle społecznym. Widzą dla nich miejsce. Widzą dla nich miejsce zarówno wśród swoich współpracowników, bo z badania wynika, że 6% naszych respondentów, to jest bardzo dużo, pracuje z osobami z autyzmem, że ma w rodzinie takie osoby, albo poznała je na przykład oglądając filmy, czytając publikacje, czytając książki. Teraz rozmowy z rodzicami, z osobami z autyzmem, które bardzo często są znanymi osobami, bądź czytając publikacje, których jest bardzo dużo w internecie, czy na przykład książki, ta wiedza zwiększa się, czyli my oswajamy się z pojęciem autyzm, wiemy, czym ten autyzm jest, łatwiej nam taką osobę zatrudnić, jeżeli ona oczywiście ma odpowiednie kompetencje. I na przykład patrząc na nasze badania, 63% respondentów deklaruje, że gdyby było pracodawcami i mogło zatrudnić osobę z autyzmem, gdyby miało oczywiście odpowiednie kompetencje, zrobiłoby to. Czyli widzimy, że jednak ta świadomość jest większa i ten autyzm jest już bardziej rozpoznawalny. A osoby Jestem ciekawa, czy te 6%, o których pani mówi, to jest taki autyzm już po coming out-cie, że wszyscy wiedzą, że mamy tutaj kogoś na przykład z zespołem Aspergera w pracy i akceptujemy jego pewną odmienność, ale też doceniamy jego możliwości. Czy to jakieś takie podejrzenie? Wydaje mi się, że ten człowiek jest jakiś inny. Jak to się ma do takiej, czy w ogóle są jakieś badania, które mówią o rzeczywistej ilości osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy? Są takie badania, ogólnopolski spis autyzmu w Polsce. Niestety one są z 2016 roku, czyli mogą być delikatnie nieaktualne, ale jak zderzymy całą tą wiedzę razem, to możemy pewne wnioski wyciągnąć. I tak ten spis autyzmu mówi o tym, że 12% osób z autyzmem bez współistniejących niepełnosprawności w wieku 18-24 lat pracują zawodowo, czy pracują. 38% pracuje w wieku 25-30 lat. Ja myślę, że to jest znaczące, bo to są twarde dane. Ale myślę, że pracownicy nie wiedzą, nie mają takich informacji, że wśród nich czy z nimi pracuje osoba z autyzmem. Niekoniecznie musi to być coming out, ale obserwujemy też, że bardzo dużo jest różnych publikacji, zwiększa się świadomość pracodawców i wiedzą, co zrobić, żeby to środowisko pracy było odpowiednie dla osób z autyzmem. Między innymi to jest poinformowanie pracowników, jak powinny zachowywać się, jak pracować, czy żeby ta osoba z autyzmem w pracy czuła się z nimi dobrze, żeby właściwie wykonywała swoje obowiązki. I myślę, że taka wiedza powoduje to, że wśród tych badań pojawiło się 6% respondentów, którzy mają świadomość, że te osoby z autyzmem istnieją. Czyli właśnie taki mentoring, informowanie współpracowników o tym, że wśród nas jest taka osoba, powoduje to, że ta świadomość się zwiększa. Stąd takie wyniki. Te wyniki, które mówią, że
że 62% dorosłych Polaków sądzi, że autyści mogą pracować zawodowo. 63% chciałyby zatrudnić osobę ze spektrum autyzmu. Jednocześnie dla mnie stoją trochę w takiej sprzeczności w widzeniu pewnych cech autystycznych, takich jak na przykład to, że osoby ze spektrum autyzmu postrzegane są przez pryzmat zagrożenia dla siebie i innych, na przykład jako agresywne, jako nieprzewidywalne, jako niepotrafiące skontrolować siebie w, na przykład wobec wyzwania. To jest dla mnie jakaś taka sprzeczność. Czy to oznacza, że gdzieś tu właśnie zachodzi jakieś takie zaburzone postrzeganie? Tak, to się widzimy, że w tym badaniu rozkłada się to pół na pół, tak jak powiedziałam o tych mitach, a potem powiedziałam, że jednak są jakieś inne, które stoją w sprzeczności z tymi wcześniejszymi. Tak samo jest w tej sytuacji, bo jednocześnie nasi respondenci deklarują, że te osoby na przykład są systematyczne, czy są drobiazgowe, czy są skoncentrowane, czy są konkretne. No i wtedy są to takie atrybuty, które przez pracodawcę są bardzo dobrze widziane, pod warunkiem, że wykorzysta je się w odpowiedni sposób. I teraz ta świadomość pracodawcy, jakimi cechami obdarzona jest osoba, którą zatrudnia, może to w świetny sposób wykorzystać, jej potencjał. No i generalnie chodzi o to, żeby zatrudniając taką osobę z autyzmem, która może na początku mieć trudności ze sprzedaniem siebie, z tą autoprezentacją, potem te wszystkie, ta cała jej systematyczność, ta drobiazgowość, ta terminowość, czy to skupienie na działaniach może być niesamowitą cechą, która świetnie sprawdzi się w pracy. Tak jest na przykład w Silicon Valley, czy generalnie w branży informatycznej w krajach otwartych na to, czy w Stanach, gdzie właściwie autyści są filarem całej branży ze względu na swoje umiejętności i swoją kreatywność, swoje zdolności. I czy tylko informatyka jest taką niszą? Czy można znaleźć dla autystów jeszcze inne miejsca, jeszcze ciekawe zawody, w których mogliby się realizować? Pani redaktor powiedziała informatyka, ale to jest właśnie jeden z tych mitów. Oczywiście pracodawca bierze pod uwagę te zdolności, czyli na przykład to programowanie czy umysł ścisły, ale wśród osób z autyzmem mogą być również takie osoby, które interesują się pewnymi tematami, mają swoje hobby, i wtedy one też świetnie sprawdzałyby się w takiej pracy, która jest bardzo spójna z tym hobby, ale są też muzykami, są też sportowcami. Na przykład ta ich, powiedzmy, te ich cechy mogą powodować to, że świetnie sprawdzą się jako bibliotekarze, albo będą uzupełniać formularze, mogą też archiwizować dokumenty, tak? Bo to jest praca spokojna, bez zgiełku, bez hałasu, gdzie jest zminimalizowany stres, ale mogą wiele osób z autyzmem może być samorzecznikami, mogą być psychologami. Ja tu tylko podkreślę, że ta neuroróżnorodność powoduje to, że są to bardzo wyjątkowe osoby, które mają wiele zainteresowań, które można wykorzystać właśnie w pracy. Czy nie należy podkreślić, że autysta, człowiek ze spektrum autyzmu jest tak samo dobrym kandydatem, a być może ze względu na niektóre ze swoich cech, skrupulatność czy pasję, którą obdarzą swoje życie zawodowe, może być wyjątkowym pracownikiem? Dziękujemy bardzo za tą rozmowę. Pani Hanna Bednarek-Kolasińska, rzecznik prasowy Fundacji GIM, która od wielu lat walczy o to, aby autyzm stał się normą też i postrzegany był jako jednych z ludzi z nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.